Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matkonix i witam was w kolejnym odcineczku z serii Od nędzy do pieniędzy na moim kanale. Oczywiście z gry Farming Simulator 22. I jak już widzicie, stoimy sobie przy naszej 30 z kopaczką i dzisiaj będziemy sobie kopać ziemniaczki, tak jak już zapowiadałem. Poza odcinkiem sobie, że tak powiem, pożyczyłem właśnie kopaczkę od sąsiada i sprzedałem sobie słomę, za którą zarobiłem prawie 6000. Znaczy tam 6000 z groszem zarobiłem, dokładnie 6000 chyba 200, coś takiego. Wiadomo, że zeszły jeszcze opłaty tam za, wiadomo, ziemię i tak dalej. Przewinąłem właśnie do września i ogólnie jeszcze zanim zaczniemy sobie wykopki, to chcę spłacić jedną ratę kredytu. Kredyt, który wziąłem, 5000 w poprzednim odcinku na prasę, w tej chwili spłacam, także już prasa, że tak powiem, się zwróciła, także spoko. No i w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy sobie kopać ziemniaczki, oczywiście później będziemy sobie zbierać. Niestety dzisiejszy odcinek nagrywam samemu, ponieważ nagrywam go na szybko, że tak powiem, Rafałka, naszego Sybiksa kochanego, podobno wjechał za granicę z jakąś dziewczyną i że tak powiem, ślad po nim po prostu zaginął. To się właśnie dowiedziałem od jego ojca. Ojciec jego też gówno wie, także no, tak to właśnie stoi z tym sprawa. Nikt inny mi tutaj nie chciał przyjechać pomóc, bo nikt nie ma czasu, dlatego po prostu będziemy musieli sobie samemu tutaj to kopać. Ale fajnie też, bo no to będą fajne polskie, że tak powiem, wykopki. W ogóle animacje i te dźwięki, to wszystko jest genialne po prostu. Nie wiem, czy trochę nie mam za głośnej gry teraz, dlatego jak będzie za głośno, to sorry, ale naprawdę 30 się mega drze, jak tutaj się kopie. Także już nic na to, że tak powiem, nie poradzę. No i kopiemy sobie nasze właśnie ziemniaczki. Jak widać, spoko nam tutaj to idzie. Na szczęście ładnie nam, że tak powiem, obrodziły, no bo wiadomośmy pryskali w ogóle. Także czemu by miały nie obrodzić, no i spoko. Więc my sobie kopiemy, zobaczymy ile tych ziemniaczków sypnie, myślę, że tak z 30 ton co najmniej powinno być. Wnioskując po tym, że jak ostatniośmy kopali w ogródku, co takie zamieszanie tam ino było, no to tam było 5 ton, co nie z takiego malutkiego kawałka z ogródka, no to tutaj na tym polu to 3 dychy co najmniej tych ton powinno być, także no zobaczymy zresztą. Zobaczymy, czy wykopię dzisiaj. No na pewno wszystkiego nie zbiorę, więc w następnym odcinku dowiecie się, ile tych ziemniaków sypnęło. Ziemniaki pójdą na sprzedaż, także zobaczymy też, ile sobie zarobimy z tych ziemniaczków. No myślę, że sporo powinniśmy zarobić, ale jeszcze to zobaczymy. Poobiecałem, że tak powiem, znowu, tak jak rok temu, postawić piwo, że tak powiem, za tą kopaczkę. Także to już właśnie załatwiłem, nie płacąc, tylko tam, wiadomo, flaszkę się umówiłem. No i właśnie sobie kopiemy. Miałem dzisiaj właśnie brać kogoś, ale też Dawid nie miał czasu, a no wiadomo, mamy maraton, dzisiaj ostatni dzień maratonu, więc musiałem ten odcinek sobie nagrać na jutro, na jutro, czyli na wtorek, żeby właśnie wam to na spokojnie wrzucić. A już jutro, jak wiecie, w środę pojawi się live i już wiem, o której godzinie go zacznę. Odpalę live'a o godzinie prawdopodobnie 17. Właśnie, jeżeli nie będzie burzy ani nic takiego, to właśnie o 17 pojawi się live. Będziemy prawdopodobnie do 18, właśnie taki godzinny. No i będziemy robić tam różne rzeczy, fajne propozycje, żeście w komentarzach popisali. Także bardzo się cieszę, więc teraz tak, musimy sobie wyłączyć przy nawracaniu. Przy nawracaniu będę ją wyłączał, bo ciężko jest przy nawracaniu, więc będę ją po prostu wyłączał. Jeździć dookoła czy raz w przerazie, tak się zastanawiam. Może dookoła będziemy jeździć, tak się zastanawiam teraz. Że tak będzie chyba lepiej, także dookoła sobie na razie przejedziemy, później najwyżej raz przy razie będziemy robić. Dobra, opuszczamy sobie, wyładowywanie dajemy i możemy sobie dalej kopać. No i takie wykopki, to ja rozumiem, bo te wykopki co były ostatnio, to idźże pan cholerę, naprawdę, to wtedy to była męczarnia, co nie, tam więcej nakręcania było i wszystkiego w tym ogródku niż samego kopania, a tutaj już rzeczywiście sobie możemy te ziemniaki pokopać, także pierwszy pełnoprawny odcinek z takich wykopków, nie licząc właśnie tamtego zamieszania. Także no dzisiaj szkoda, że nikt ze mną tutaj tego zbierać nie będzie, ale tak jak mówię, no też przez ten maraton właśnie no nie było czasu, musiałem ten odcinek dla was na dzisiaj nagrać, więc po prostu nagrałem go samemu już. Lepiej, żeby był, niż w ogóle by miał go nie być. Więc po prostu no, będzie troszeczkę, no będzie na singlu, ale przynajmniej najważniejsze, że po prostu on jest.
Także no. Więc my sobie kopiemy. Kurde, uwielbiam ten dźwięk, że tak powiem. Właśnie każdy w sumie jak na wsi mieszkał i wykopki miał, to zna ten dźwięk właśnie kopaczki tej 30 albo jakiegoś innego ciągnika, który rzeczywiście sobie te ziemniaczki kopał. Także wiecie. Naprawdę świetne to jest, takie właśnie, można sobie powspominać tak dalej, nie? W realu to ja miałem kiedyś identyczną kopaczkę i się kopało, pamiętam. Jeszcze się stawało tutaj na to ten i żeby, wiecie, wiadomo, głębiej kopało, pamiętam. To były czasy. Także no. Więc my sobie kopiemy, powiem szczerze, że naprawdę strasznie wielki kurz jest, ale z jednej strony to nawet dobrze, że on taki jest, ponieważ no animacja jaka ta kopaczka ma, no to widzicie sami, o Boże, aż mi zlagowało grę. Także dobrze, że taki kurz jest, więc my sobie tutaj elegancko to kopiemy, normalnie 30 ataki o parę. Może ja będę miał bliżej mikrofon, żeby mnie lepiej słychać było. Nie, że tutaj, że tak powiem, uszczelkę zaraz wypluję chyba, bo tak kurde grzeje, że nie wiem, ale dobra. Pod głowicą, że tak powiem. No dobra. Także my sobie kopiemy. Ogólnie dziękuję za odbiór poprzednich dwóch odcinków, bo naprawdę nieźle wam to idzie. Znaczy ten odcinek wczorajszy, że tak powiem, wrzuciłem dopiero 2 godziny temu, bo nagrałem go w że tak powiem, poniedziałek o 20 i start 20.12. Wy to widzicie we wtorek. No i właśnie, że tak powiem, już po 2 godzinach widzę fajne komentarze, w ogóle fajnie tutaj wyświetlenia lecą, także dziękuję wam za taki odbiór. Chociaż na Odnędzy zawsze był ten odbiór jednak dobry, no bo to jest kurde chyba wasza ulubiona seria. Jednak taka, także wiadomo. Także właśnie to chciałem powiedzieć też. Subskrybujcie oczywiście kanał, o tym też nie zapominajcie. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zróbcie właśnie, a my sobie tutaj dalej kopiemy nasze ziemniaczki, także dobra, włączamy sobie naszą kupaczkę i kopiemy sobie dalej. No trochę ciężko, ale nic, nie poradzę na to, także no, troszeczkę 30 pomęczymy dzisiaj niestety, że tak powiem. Później sobie będziemy oczywiście te ziemniaczki zbierać, właśnie, także to później sobie pozbieramy i... ogólnie dzisiaj nie będę ich, nie wiem czy je będę wywoził w ogóle na gospę, czy ja będę jechał na gospę, czy... bo nie, chyba raczej będę je po prostu, jakby zapewnie mi się przyczepa. No to właśnie tak się zastanawiam, czy nie będę na kubkę, tak jakby jedną kubkę ich gromadzić tutaj. Bo nie chcę mi się co 500 razy jeździć, więc to zresztą jeszcze zobaczę, jak to właśnie zrobię. Także właśnie, zobaczymy, ale z tego co widzę, jakby tak popatrzeć, patrzcie jakie wielkie w ogóle jest te, tak jakby nie wiem, ten pokos, znaczy to nie mówi się na to pokos, ale po prostu ten rządek, tak jakby wiecie, strasznie widzę duży jest, więc tych ziemniaków będzie, coś czuję od groma, także no ja jestem oczywiście z tego bardzo zadowolony, że te ziemniaczki nam sypnęły, bo no zarobimy z nich myślę jakieś pieniążki, także bardzo fajnie. Bo te co były w ogródku to tam wiecie, na żarcie aby poszły i na zasadzenie tutaj, także. A tutaj już rzeczywiście tych ziemniaków będzie o wiele więcej, także bardzo fajnie. Także my sobie właśnie kopiemy nasze ziemniaczki. Także no. Ja tak myślę sobie, bo z tego co widzę to dosyć szeroko nawet robię. Kopiemy całe pole, wykopiemy całe pole, dopiero jak wykopię całe to... zacznę sobie zbierać, bo widzę, że długo mi nie zajmie. Także wykopiemy sobie całe i po prostu je wykopię, no to będziemy sobie to zbierać te nasze ziemniaczki, także elegancko. No, troszeczkę wiem, że to nierealnie, że te rządki są tak, ale no niestety na tym polu tutaj po prostu na tej mapie tak jest, więc troszeczkę wiem, że to jest nierealnie, nie powinienem tak kopać. Powinienem tak jeździć, wiecie, równo w rządku, ale no to na to przymknijcie oko, bo... na tym polu już tutaj tak jest, jak sadziliśmy to tak samo było, także no niestety czasami tak w tym farmingu naszym bywa, że nie zawsze chcemy, żeby było tak jak trzeba. Także no. I co jeszcze takiego chciałem powiedzieć? Jutro się pojawi właśnie live i nie wiem też czy jutro nie pojawi się jeszcze odcinek Zemklika, bo odcinek Zemklika już w ogóle wam obiecałem na zakończenie roku, ale nie wbiliście progu, więc odcinka nie było, ale miał być w sobotę, ale w sobotę go też nie było, więc teraz wiecie, jest maraton. Więc postanowiłem i chyba jutro pojawi się odcinek jeszcze. Więc
skoro że jutro będzie właśnie koło 17 live, to najwyżej odcinek wam dam albo po live'ie, na przykład wieczorem koło 20, albo wam dam rano na przykład. O, to no możecie napisać, czy chcecie rano odcinek, czy nie, bo teraz mam wakacje, więc wiadomo, już mam więcej czasu, więc możecie dać znać, czy chcecie odcinek rano, czy może jednak wieczorem po live'ie. Także jutro właśnie odcinek z Enkrika się jeszcze pojawi. Także no. Dobra, także kupujemy sobie nasze ziemniaczki i co? Co jeszcze takiego chciałbym powiedzieć? W sumie to bym sobie wziął łyk picia, nie piwa, co ja plotę, nieważne. Dobra. O, dobra. Elegancko sobie wziąłem, bo mi troszeczkę zaschło przed chwilą i musiałem sobie popić. W ogóle bardzo lubię pić wodę z kranu ostatnio. Jakoś woda z kranu mnie w ostatnich dniach mega, że tak powiem, ratuje, no bo wiadomo, jest strasznie gorąco, upałem dosłownie, mogę powiedzieć, przynajmniej u mnie. No i jak już 500 razy mówiłem, mam, że tak powiem, pokój na poddaszu, więc tym bardziej mi jest gorąco. No i strasznie jestem w ogóle spocony, ale to tam mniejsza. No i właśnie woda jakoś mi tu właśnie pomaga, bo na przykład jak piję coś innego, to nie wiem, jak herbatę piję czy coś, to jeszcze mi jest gorzej, a jak się pije takie zwykłą wodę, no to lepiej po prostu, także no, polecam wodę pić zwykłą. Ja na szczęście mam tak jakby to, że odkamieniona jest ta woda, więc nie ma żadnego kamienia w niej, więc jest, że tak powiem, czysta. Nie, że tak powiem, także mi nic nie zaszkodzi taka kranuwa. Szczerze powiem, że szybko nam idzie te wykopki. Szczerze fajnie było, jakby to wziąłbym na raz, chociaż to wątpię, że mi się uda na raz wziąć to całe ten. Ale zobaczymy, może tak troszeczkę jeszcze bardziej zjadę, nie no, nijak już zaraz zrobię. Ale z tego co widzę i tak ma bardzo szeroko takie. Też szeroko ma ustawione tak jakby ta kopaczka. Ona w realu dwa rządki, że tak powiem, bierze, a tutaj widzę, jakbyś po stare, to by rzeczy wzięła. Ale to jest farming, więc nie zawsze wszystko jest tak jak powinno, że tak to powiem. Dobra, my sobie elegancko wjeżdżamy. Dobra. Teraz tak wyłączamy sobie. Trzeba nakręcić i zobaczyć, czy nam się uda w ogóle ten ostatni wziąć na raz. Co tak szczerze wątpię, chociaż nie, chyba wezmę jednak. Także fajnie. Wyłączamy sobie kopaczkę i możemy sobie jechać. No trochę ciężko ma kopaczka, znaczy 30 nasza, ale no nic, sobie poradzę. Już tak to jest, troszeczkę sobie dzisiaj pomęczymy naszą 30. Oj, tutaj widzę, już zaczyna się robić szeroko strasznie. No i co? Biorę to w miarę to biorę, to muszę z trzeciej osoby jechać. Oj, trochę mijaków porobię. To takie małe mijaki, to tam nic. To aby tam wziąć w miarę to. Ale z tego co widzę się udaje, także spoko. Nie ma problemu. Że tak powiem, czy na 5 przejazdów żebym zrobił, to naprawdę jestem zadowolony, że tak szybko nam tutaj poszły te wykopki. I teraz będziemy mogli sobie to zbierać. Elegancko. Także no dobra, no tutaj to kopię. Także bardzo fajnie. Wykopiemy sobie i będziemy mogli sobie zbierać. Czyli w jakieś 15 minut, mam 14, no 16 minut wykopałem ziemniaki. Znaczy w sumie jeszcze wstęp był tam z minutę, więc no 15 minut około wykopałem ziemniaczki. Także spoko i jeszcze z 10 minut sobie to pozbieramy i będzie fajny 25-minutowy myślę odcinek. Żebym mógł sobie to na spokojnie jeszcze to zmontować, zrenderować na jutro dla was właśnie, także no. Więc no. I co jeszcze takiego właśnie chciałem powiedzieć, poinformować was w sumie. Właśnie, kupiłem dodatek do The Huntera. Pamiętam jeszcze o tej grze, żeby nie było, pamiętam o tej grze. I właśnie a propos tej The Huntera, kupiłem sobie dodatek z psem, pograłem sobie trochę z Dawidem i odcinek pojawi się, że tak powiem, 1 lipca, czyli bodajże w czwartek, tak? 1 lipca, tak, w czwartek, tak? Nie, źle mówię, w piątek będzie 1 lipca, tak, w piątek.
No 1 lipca wam wydam The Huntera, tak sobie pomyślałem, bo nagraliśmy z Dawidem fajny odcinek właśnie. Więc no i właśnie w piątek pojawi się 1 lipca, że tak powiem, właśnie odcinek z The Huntera. Właśnie, także zapraszam serdecznie, jak ktoś właśnie stęsknił się za tą grą na moim kanale, która pojawia się raz na miesiąc, czy na dwa, no raz na miesiąc pojawia. No teraz postaram się o wiele częściej ją wrzucać, przynajmniej raz na tydzień, bo naprawdę mega zajawę mam na tą grę. Wyświetlenia są co prawda jakie są, ale w sumie fajnie jest troszeczkę coś innego ponagrywać niż tylko tego samego naszego farminga. Dobra, wykopaliśmy sobie ziemniaczki, także bardzo fajnie, więc teraz możemy sobie wracać tam koło, postawimy sobie naszą 30 koło naszego, że tak powiem, może przyspieszę trochę, do naszego, koło naszego właśnie ursusa i sobie będziemy już mogli zacząć zbierać. Także sobie zaczniemy. No szkoda w sumie, że tu nam nikt nie może pomóc. Trochę mi to zajmie, że tak powiem, zbieranie tego. Mógłbym co prawda wziąć tura i turem ładować to sobie te ziemniaczki. I w sumie nie jest to taki głupi pomysł, ale już w sumie jak już tutaj mam wiaderko, to już na razie sobie poładuję wiaderkiem. Kto wie, może sobie poza odcinkiem, jak ten skończy odcinek, to może pojadę na gospę po tura sobie. W sumie to nie jest głupi pomysł, więc tak się teraz zastanawiam, może jednak zdecyduję się na turę, no bo wiaderkiem to widzę, to będzie strasznie długo nam to schodzi. Zobaczymy zresztą, dobra, zobaczmy najpierw, jak długo nam będzie schodzić to wiaderkiem, także sobie gasimy tu. Jak będzie nam to długo iść, to po prostu sobie pojedziemy po tura. Tylko jest taki jeden przypał, że na gospie jednej rzeczy nie zrobiłem. O, muszę sobie super, że tak powiem, tryb pudziana, o, teraz to się inaczej nazywa, tryb pudziana, co musiałem włączyć, żeby wiaderko podnieść, bo wiaderka w farmingu takie ciężkie, że nie podniesiemy normalnie. O kurde, to powiem szczerze, że ja chyba zaraz polecę po tura. Boże, jeszcze coś się z tym wiaderkiem dzieje. Dobra, wsypmy sobie. Ja nie wiem, czy ja chyba zaraz po tura nie pojadę. Problem jest jeden taki, że na gospie nie zrobiłem innej rzeczy, propos kurnika, tam nie pomalowałem terenu. Wiecie chyba, o co mi chodzi, jak ten, więc po prostu najwyżej zaraz zrobię cięcie, pojadę se po tura, żeby tutaj was nie przynudzać jazdą. I będziemy sobie zbierać to turem, bo z tego co widzę, o Boże, z tego co widzę wiaderkiem, to kurde nie ma sensu, nie spodziewałem się, że tyle będzie ziemniaków. Nie, to nie ma sensu wiaderkiem ładować. Także ja lecę sobie, że tak powiem, na gospę teraz. Weźmiemy sobie tura i będziemy sobie to ładować jednak turem. Także trochę zmiana planów, co prawda, ale trudno. Trudno. Zostawimy sobie kopaczkę na gospie. Chociaż w sumie możemy już ją oddać, także pojedziemy sobie przy okazji oddać tę kopaczkę, tylko taka brudna jest, przydałoby się ją umyć. Także w sumie je umyjemy jeszcze, zanim je oddamy. Także no. Z tego co widzę, mam 18 minut, to tak się teraz zastanawiam, może... Dobra, wiecie co, żeby tutaj nie przynudzać was, bo nie mam zbytnio co tutaj gadać, więc po prostu zrobię cięcie i widzimy się już z powrotem na polu z turem. Okej, ja sobie jak widzicie przypiąłem już tura, że tak powiem, i oddałem sobie 30, ubyłem... Yo, w ogóle, Boże, co się tu stanęło? Chłop prawie we mnie wjechał. Ja nie mogę, tak się w sumie ja też nie popatrzyłem, nieważne, chciałem sobie stoper wznowić. Wracając, oddałem 30 i jak widzicie zapiałem sobie tura, więc teraz lecimy sobie z powrotem na pole i będziemy sobie zbierać nasze ziemniaczki. Ogólnie tu widzę ładna kukurydza, sąsiadowi wyrosła. Ciekawe kiedy on to będzie kosić, chciałbym to zobaczyć. Więc my lecimy sobie właśnie teraz zbierać nasze ziemniaczki. Także no, trochę rozpierdziel na gospie mam, więc w sumie dobrze, że na tą że zrobiłem cięcie, ale też nie chciałem was po prostu przynudzać tutaj myciem i wszystkim. Troszeczkę umyłem 30 też, bo trochę się zabrudziła przy tych wykopkach, zakurzyła bardziej. Także no dobra, sobie szybko lecimy, nie ma niczego, więc jedziemy. I tak mało, bardzo mało samochodów jeździ, także... no. Tymczasem ja chwilę temu prawie wjechałem w samochód. Nie no. Troszeczkę się zagapiłem po prostu. No i lecimy sobie zbierać te ziemniaczki. Właśnie. I ogólnie tak sobie postanowiłem, że
chyba nie będę ładował ich od razu na przyczepę, tylko po prostu wyładuję, zrobię kubkę. Jedną kubkę zrobię w jednym miejscu i będę na tą kubkę wozić to, a później po prostu to wywiozę sobie przyczepą, żeby się tak nie bawić cały czas z tym, więc po prostu sobie to na kubkę będę tutaj, o, myślę, będzie najlepiej wyładowywać, także tutaj sobie zrobimy. Elegancko, dobra, teraz tak, musimy sobie to opuścić. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać tak jak trzeba. Dobra, działa. Kurzybym się, jakby nie działało. Dobra, już widzę, mamy pełne, dobra. O, w tym miejscu sobie będziemy wysypywać, że tak powiem, nasze ziemniaczki. Ale kurde, animacja wysypywania w tej łyżce jest, widzę, petarda, naprawdę. Nieważne, nie zwracajcie na to uwagi, niestety animacji nie są dodane do niej. No i tyle. Także niestety troszeczkę brzydko, ale już trudno. To była jedyna łyżka, która chciała się podczepić do tego tura, więc no niestety nie wymienię jej już teraz. Więc troszeczkę brzydkie animacje. Bardziej to pasuje ta animacja, jakbyśmy jakieś buraki cukrowe wysypywali niż że tak powiem ziemniaki. Ale już trudno. Że tak powiem, dobra, tu jeszcze widzę kurde w krzokach. Że tak powiem wysypało się. Dobra, tu trzeba wysypać wszystko. Dobra, tylko żeby w te krzaki tak nie sypać tego, fajnie by było. O. Właśnie, żeby w te krzaki tego nie wysypywać, bo później tego nie wyzbieramy. No ale tak będzie o wiele lepiej, myślę, zrobić. Także, no, wiaderkiem sobie nie poładowaliśmy. Czy byśmy ładowali wiaderkami, ale jakby ktoś ze mną był, ale jak jestem sam, to sobie już to szybciej zrobię naszą 30 z turem, właśnie. Dobra, teraz już będziemy jechać normalnie, no troszeczkę, no powiem szczerze, tych ziemniaków to jednak tutaj będzie dużo, bo nasza łyżka nie jest jakaś mała, a tu szybko się mega napełnia, także jak widać tych ziemniaków obrodziło bardzo dużo. Dobra, wysypujemy sobie znowu nasze tutaj ziemniaczki. No elegancko, zobaczymy jaka duża kubka będzie, to jest właśnie też ciekawe, jestem ciekaw tego, jak duże właśnie to będzie. Dobra. No trochę tych ziemniaków będzie. O kurde, widzę ogólnie, że mi się 30 zaraz ten. Ja pierdzielę, ja przejeżdżałem koło stacji, ja nie zauważyłem, że przecież w 30 paliwa nie ma. Ja. Dobra, to chyba znowu trzeba będzie jechać. Trochę taki przypomnie, jak. Nie zwróciłem uwagi, teraz zobaczyłem, że mrugę zaciął. Chociaż jeszcze troszeczkę tam jest. Wiadomo, przy wykopkach dużo spadło paliwa, teraz już tam raczej dużo nie powinno, jakoś tak dużo jak przy wykopkach. Także no zobaczymy jak długo wytrzyma nasza 30. Najwyżej wezmę karnister, przyniosę sobie i już. Ale nie, no powinna jeszcze wytrzymać, także już nie będę jechał do końca odcinka. Myślę, że wytrzyma nasza 30, miejmy takie nadzieje przynajmniej. Nam tutaj kurde nie zgaśnie. Ona raczej nie zgaśnie. Dobra. Tu widzę jakoś bym zrobił, ale to mniejsza. Sobie wysypujemy nasze ziemniaczki tutaj. O. O, będzie tu widzę kubka i to spora. Nie byle jaka, że tak to powiem. Naprawdę będzie spora ta kurde kubka. Dobra. A zrobimy sobie jedną tutaj. Co prawda będę musiał z drugiego końca, chociaż może na drugim końcu pola też zrobię kubkę. Najwyżej będą dwie kubki, bo no nie ma w sumie sensu, żeby tak jeździć bez przerwy z końca pola, więc zrobię na koniec. Tutaj zrobię na początku pola i pod koniec pola zrobię kubkę ziemniaczków. I sobie je będę. No i poza odcinkiem sobie je załaduję. Wezmę może jeszcze jakąś przyczepę, jeszcze jedną przyczepę pewnie pożyczę. Od Stefana chyba pożyczę jeszcze jedną przyczepę. I będę woził właśnie naszym Luxusem, będę sobie ładował. I tak się teraz zastanawiam, czy my przypadkiem tego nie zrobimy na, że tak powiem, naszym live'ie pierwszym. Bo to w sumie będzie fajna akcja. Na odcinek to, no nie wiem, nie chcę mieć drugie, nie wiem czy chcecie w ogóle drugi odcinek z tymi ziemniakami. Ale akurat, wiadomo, jak będziemy grali na tym live'ie rzeczywiście w tego farminga, to czemu by nie sobie się z tym zrobić. Więc w sumie właśnie nie wiem, czy na jutrzejszym właśnie pierwszym live nie zajmiemy się tymi ziemniakami. Także pewnie tym się, że tak powiem,
zajmiemy. Trochę będzie przypał, bo mam jeden monitor, więc nie wiem jak ja to będę wszystko czytał. Ogarniał pewnie czytać transmisję będę czytał na telefonie, chociaż jeszcze zobaczę jak to wszystko będzie, bo ja to właśnie sobie ogarniam. Będę ją jutro ogarniał. Także no. Ale jakoś myślę to sobie ogarnę. Także myślę, że to nie głupi pomysł. Sobie weźmiemy i będziemy ładować na live'ie. Także spoko. Na live'ie sobie to poładujemy. Pożyczę przyczepę od Stefana jeszcze jedną i tą mniejszą co on ma. Zresztą chyba widzieliście w poprzednim odcinku ją nawet, jeżeli dobrze oglądaliście. I sobie ją pożyczymy i sobie zepniemy i będziemy ładować sobie. Także myślę, że fajna będzie że robota na naszego live'a. Myślę, że będzie spoko. Także no. To paliwo też czy widzę tu starczy mi na długo, także na spokojnie. Tutaj sobie będziemy to mogli, że tak powiem. W sumie już przy okazji jak tutaj stoi ta przyczepa, to jedną już możemy załadować w sumie. Tą przyczepę. Już przy okazji jak ona tu stoi, to wiecie. Także w sumie to zrobimy teraz. Załadujemy sobie tą przyczepę i myślę, że będziemy sobie kończyć, bo widzę, że odcinka mam 26 minut, także prawie 26 i będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Także spoko, myślę, odcinek wyszedł. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał i dajcie znać w komentarzach, co myślicie właśnie o tym, żeby na jutrzejszym live się tymi ziemniakami pobawić właśnie, bo to będzie taki ogólny live, wiadomo, nie będzie to tylko z farminga, ale głównie będzie z farminga, wiadomo. Także wiecie, wiemy sobie ziemniaczki. No. Także dajcie właśnie znać. Myślę, że to będzie fajna akcja na odcinek. Także, znaczy odcinek na live'a. Także właśnie sobie ją zrobimy. Poza tym będzie może ocenianie kanałów i ogólnie przeglądanie YouTube'a. To też chciałem powiedzieć, że takie coś pewnie też się prawdopodobnie pojawi na naszym live'ie, ale to najwyżej pod koniec. Na początku zajmiemy się właśnie tutaj tymi ziemniakami naszymi, także to sobie właśnie zrobimy. Także no, dobra, ładujemy sobie dalej. Załadujemy całą przyczepę i tak jak mówię, będziemy sobie kończyć. Chyba pół godziny może będzie odcinka, więc znowu będziecie mieli półgodzinowy odcinek jak ostatnio. Także no, ale w sumie jest teraz wakacje, więc mam więcej czasu, więc te dłuższe odcinki w sumie wam się należą. Za to, że też była mniejsza aktywność ostatnio, więc te będą dłuższe. Nie dosyć, że będą codziennie, to będą jeszcze dłuższe. Także no, żyć nie umierać, tylko aby subskrybować. Tak. Także no, kurde, trochę żebym wysypał. No kurde, ta animacja to mnie denerwuje jednak, szczerze powiem, ale już nic z nią nie zrobię. Niestety taka musi być. Czemu mi tego zabrać nie chce? Ej, czemu mi zebrać tego nie chcesz? Jakby. Coś mi kurde zebrać nie chce tego, nie wiem o co chodzi. Mi zebrać nie chciało. O, teraz mi zbiera. Coś mi tamtego zebrać nie chce, nie wiem o co chodzi. Więc będziemy sobie zbierać tutaj. To. No, trzeba będzie zorać te pole jeszcze przed zimą. Po wykopkach, wiadomo. Także to się oczywiście zrobi, ale kurde, denerwuje już mnie ta animacja. Musimy ją przeboleć, że tak powiem. Już nic z tym nie zrobię. Niestety. Musi ona być. Ale przynajmniej z ziemniaków jest dużo. To jest też spoko, że tych ziemniaków to jednak nam sypnęło. Dobra, już jest pełne, w ogóle sobie zobaczę. 3,5 tony dopiero, dobra, jeszcze 1,5 tony wejdzie. Czyli jakieś 3 łyżki. Także załadujemy i będziemy sobie kończyć. Dobra, elegancko. Se podnosimy. No, coś ona tak nie bardzo. Dobra. Teraz podjeżdżamy z pierwszej osoby. O, z pierwszej osoby w miarę to jeszcze wygląda ta animacja. Jakby tak się mega jakoś nie przypatrzeć. Także spoko. Dobra. No, kurde, czekajcie. Trochę to ciężko jest z pierwszej osoby tak ładować. O, dobra, tak trzeba.
elegancko. Sobie to wszystko ładujemy. I no. Dobra, bo ogólnie widzę, że mam już pół godziny odcinka, także już sobie będę powoli kończył. Dobra, wiecie co, ja już i tak sobie to załaduję poza odcinkiem. W następnym, znaczy na samym, na plotę. Na live sobie prawdopodobnie dokończymy robotę z tym, także bardzo fajnie. Więc co, na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli się odcinek spodobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli taki mini maraton wam się spodobał, właśnie, to też zostawcie łapę w górę za ten maraton. W przyszłości pojawi się na pewno dłuższy, bo 3 dni to jakoś nie jest dużo. Także obiecam wam na pewno dużo dłuższy w przyszłości. Także trzymajcie się, na razie, do następnego, cześć!